Ale oni ten lasek znają. Jakbyśmy tam się schowali, to oni nie będą się spodziewali tego. Bo tu jest jedna kanciapa, miejscówka, nie? A tutaj jest druga, tak byśmy się schowali pod to tutaj. Kurde, takie gałęzie sobie. A jakbyś tu ją osiadł, kurde? Na tym? No. Nie wiem, czy kurwa, ale to będzie widać. O, nie będzie ci widać, nie spodziewałeś się, że jesteś na drzewie. Nie wiem, czy a ja pod drzewem będę leżał. Nie wiem, czy ryzykować. Co? Będę musiał, jak spadnę, kurwa? Szlis nie jest wysoko. Ale na ciebie, kurwa? No ja będę tam bardziej schowany. Nie, pierdolę. Daj ci replę, przytrzymam. Nie, ja może tutaj się. Co? Chodź się, kurde, schowam, bo mogą iść. Weź na szóstkę do nich na 106, wejdź i powiedz, że już. Ja nie wejdę do nich na 106, bo ja mam zamknięte radio. Dobra, to ja wejdę. Bo ja mam, zobacz, jak ja mam to zrobione, kurwa. Zobacz, tu mam. No. Jerry, odbiór, zgłoś się. Jerry, odbieram cię, co tam trzeba. No dobra, my jesteśmy gotowi, możecie zaczynać. Jak mnie zrozumiałeś odbiór? Oni w połowie drogi są. Okej, spoko. Chodź, chowaj. Kiedy słodko planowaliśmy zasadzkę, wróg był już w połowie drogi. Nie, strasznie głupcze. Jak mnie słyszysz? No git. Kolimator podświetlić. Ostatnie przygotowania przed obroną. W takim słoneczku. Ja z tej strony będę. Wchodzimy. Powtórz. Ja w ogóle nikogo nie widzę. Ale się klepią. W oddali słychać strzały, więc wróg zaszedł nas od prawej strony. Co, podchodzi atakować go? Ja idę atakować. Idę od strony drogi.
krótka wymiana ognia i punkt dla naszej drużyny. Drel zdjęty. Miałeś fuksa, bo broń mi się za zabezpieczoną miałem. Gdzie? Hełmy. Hełmy. Dobra, Eryk, ja podchodzę w las. Widzę, jest kontakt. I zabierę go. W pewnym momencie po mojej prawej stronie zobaczyłem ruch nieprzyjaciela. Postanowiłem wstrzymać się z atakiem i poczekać na czysty strzał. Dostałem! Niestety ten pojedynek przegrałem. Aby nie przeszkadzać kolegom, postanowiłem udać się do respa i szybko opuścić pole gry. Idę, żeby nie przeszkadzać. Uciekam. Nie żyję! Chwila przerwy, chwila rozluźnienia przed kolejną. Wiesz o swoich rzeczach, 6 lat? Już, znajmy kolano boleć. Mam jedno, mogę ci dać. Ale mam te etwice, tylko kurwa i one są tak piłują człowieku. Ja mam alty, mogę ci alty pożyczyć. Ale jakieś w altach chodziłem, to mi wszystko spada, kurwa. Na tych miałem, kurwa. I no mi też się spadało, sobie teraz wiesz, wyregulowany. Dobra, idziemy. Okay. Czas trochę pośmieszkować. Cztery! Jajco! Sprzedałeś się! Test radyjka. Głośno i wyraźnie. Na 5. Jak idziemy? Nie wiem, jak sobie chcesz, panie. Teraz ty dowodzisz, ja przedtem mówiłem, teraz ty. Pewnie plan będzie prosty. Szybko i dobrze. Już się skradają jak wilki, kurwa. Kolejne śmieszkowanie. Wiesz, po czym poznać pedała? Kameruję, przestań Eryk, nie na wizji. Wszystko będzie. Dron leci. Mam wrażenie, że on tu uszy zakryte, ale... No masz, nie widać. No to mam, nie, drugo to widać. No ale to tylko widać otoczek, o tako no, widać to tylko. Spoko. Malutko, bo te paski od no, maski ci no, zasłonę, to boisz się uszy? Uszy boję, no. Jeszcze się nie miałem tam problemu, miałem wiesz, uszy zasunięte zawsze. Michał ma zasłonięte uszy? No. No tak. Przejdę do morzowiny, wiesz, tej dolnej. Czekamy na kontakt, czy? Ty masz tu coś śledzone? Gąbkę, nie? Ale to bez przychodzi ogólnie, nie? Bez, pusty. A to? To jest bez. Tu mam karimatę. Tak? Mhm. I tu naprawdę nic nie było? Nic. Bo jeszcze powinniśmy mieć tutaj, tak? Tak, płyty, ale sobie zrobiłem tylko na jajnik, ramiona i tutaj szyję, żeby sobie nie ten od paska nie otrzeć. Aleś ty kurwa się spasłeś, prawda? Wiem, kurde, spokój. 15 kilo w trok. Widać już kurwa. No. Tak nożem dziury się rozjebę ze spierdoli. Snickers by był taki masie, by wyleciała biała. Albo żółta. Trzeba twojej kurwa. Młody chłopak. Teraz zostanie po kasku. Jak on się rodził, to ja w jego wieku po lasach chodziłem. Trzego drzewa sobie nie mógł wybrać. Żartik z dystansem.
Ja już problem z drzewami. No to widać, trzeba takie odkurwa. Ja tylko już dębów szukam. Wygrać. Ci fajnie się strzela. Piękna pogoda jest. Jak ten październik. Jak ten selektor mi się naprawi, ta broń moja będzie kozak normalnie. Coś ty już nowo miałeś kupić. No ale ta będzie w zapasie. Kurwa, patrz. Zjechało mi z brody. No, może ci zjeżdżać, nie byś czuł. A nie, bo ja otwierałem przy schełm, sorry. Nie. To jest dobrze? No. W ogóle niewygodny jest, zajebiście wygodny. No spoko jest. Dobrze zmieniliśmy na te fasty, kurwa. No. Teraz ja chociaż mogę mieć w pełni powiedzieć. No tak. Wygląda chociaż trochę jak komandos. No. Jak sniper. Sniper, muszę to zrobić, w tą zimę zrobię to, kurwa, capsy doczepię. Już mam wszystko, tylko muszę go to wygotować. Garnek nawet kupiłem, kurwa. Łyżkę do gotowania. Zamaskuję sobie przez zimę, co pomaluję ją. Wiesz, malował? No, znaczy lufę tylko, wiesz, chcę. A nie lepiej sobie takiego rzucić ten? Kondona chcę zrobić. Tutaj. Moim zdaniem, żebyś sobie, wiesz, założył coś, bo szkoda malować. No, bo zobacz, jak ona już wygląda. No, będzie taka wyglądała, nie? Tu mówię, ja chcę sobie ten... Ja swoje malowałem kilka lat na początku sezonu. Ja sobie, wiesz, co zrobię? Ja sobie zrobię tutaj pokrowiec kupię, a tutaj o takiego coś zrobię. O. Są takie, no, że kurwa. Są, fajnie to wygląda właśnie. 20 zł kosztuje. No. Jak się położę. Strzelić mu w dupę? Nie, bo... Nie, to boli, nie strzelaj. I co, i w rąkę bym trafił, co? No. Są bez okogoli. Trafić do rąka, jak mnie słyszysz odbiór? Tu trafić do rąka, jak mnie słyszysz odbiór? Tu pepeć do Romka. Jak mnie słyszysz? Odbiór. Ty mnie słyszysz? No. Tu Romek, uważam cię. Czy macie jakiś kontakt? Odbiór? A czy ty widzisz Miłosza, czy nie? Odbiór. To dlaczego meldujesz, że wy nic nie widzicie? Odbiór. On go nawet nie widzi, my nic nie widzimy. Trochę gramy na czas. Idziemy? No i poczekajmy, ten się położy, ten leży sobie. Romek. Chcemy to leżeć i leżeć. Ty robimy sztur? No możemy. Ale drogo? To nas wyrucha, Jerry. No zobaczymy. O, super. Idźmy. Zawsze jest snajper, żeby go zdjąć. No tak, ale wiesz, jak to Jerry, kurde, on się położy płasko i leży tak. Przykładę mu humor. A gdzie twoja woda? Jaka woda? W dupie. Ja tylko na zloty noszę. Tak? No. A ty już wyparzasz, pokażę mi się coś? Myślę, że nie. Z tym problemem nie jeden RSO. Ostatnio jak czyściłem przed zlotem, tam gałęzie były w środku. I liście, no. Teraz do nowej... Co? Wiesz, bo gdzieś tam odkręcałem czy coś, nie? Ten camelback to w ogóle... Ten camelback to w ogóle tam... Wiesz... Nie różne rzeczy były w kieszeniach. Banan spleśniały. Ale to burysa akurat, bo ja od burysa kupiłem, nie? Tam pamiętam było. No, bananowy. Dobra, ja idę atakować. Czas się wziąć za robotę. Miga? No na niebiesko, tak. Kameruję. Chłopaki, leżąc to tak nie zatkujecie. Wróg osadził się od nas jakieś 30, może 25 metrów. Także czekajcie na rozwój wydarzeń. Robimy jak w Wietnamie? Jak? Teriera 5 metrów. No to już robimy tak. Dobra, czekaj. Tylko pójdź do Romka, jak nie słyszysz? Romek, zgłoś się odbiór. Czekaj, może coś tam ma kogoś.
Idziemy wszyscy tirarierą. Jak mnie zrozumiałeś? Odbiór. Powtórz, bo nie zrozumiałem. Odbiór. No to zaczynamy. Dobra, jest na mojej 12, otwieram ogień. Jest na godzinie 11. Nie, będę otwierał ogień. Będę strzelał. No i niespodzianka. Kurwa, akurat kulki mi się skończyły. Co? Pusty magazyn. Na godzinie 11 jest w krzakach. Nie zauważysz. Akurat nie miałem torby zrzutowej, więc przeładowanie magazynka zajęło mi trochę więcej czasu. Teraz go zgubiłem. Dawaj do przodu dawajcie. Po mojej stronie na górce ukrył się karabin maszynowy. Zostałem! Widział go ktoś? Odbiór.
Jest na górce, na górce jest. Jeżeli dobrze się wsłuchacie, usłyszycie świst kulki snajpera, który był z tyłu. Wspaniały dźwięk. Też Romek swojej lewej strony pilnuj. Kurwa. Trzymaj się, Romek, niziutko, niziutko się trzymaj. Widzisz go tam, Eryk? Dostałem! Dostałem! Koniec! Romek, żyjesz? Koniec! No i tym sposobem dobiegliśmy do końca tego odcinka. Serdecznie dziękuję za wytrwałość. I to, że poświęciłeś swój cenny czas na oglądanie takich zdetów. Dzięki. Ja nie żyję chyba. Jeżeli chcecie, żeby było więcej takich odcinków, zaparowały. Lajkujcie to. No. Ja się z wami żegnam. Nara. Ja miałem takie okno na... Wiem, to tylko tak się... Ale zasięgu nie miałem. No, ale też pilnowaliśmy go tam. Ja pierdolę. Co? Kurwa, ale pomocna ekipa. Wszystkich wyjebałem? No, no to nie, mnie... Na pewno to ja wyjebałem. Co? To chyba też wyjebałem, jak pochałem. Nie tak, Erika ktoś tam od tyłu zaszedł. Ale zdrowie. Lalo! Dalej nie żyje.